całość, baczność do hymnu. Po hymnie. Dziękujemy równocześnie za wspólną modlitwę podczas mszy świętej. Witam serdecznie wszystkich radnych, w tym radnych powiatowych, radnych gminy Żabno. Witam serdecznie pracowników urzędu na czele z burmistrzem. Witam serdecznie kierowników jednostek gminy Żabno. Szczególnie serdecznie witam poczty sztandarowe. Tym Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnej, Poczty Sztandarowe Związku Zawodowego Solidarność, Poczty Sztandarowe Szkół. Witam szczególnie serdecznie wszystkich mieszkańców Żabna, gminy Żabna oraz wszystkich tych spoza Żabna, którzy są tutaj z nami, a zauważyłem sporo takich osób. Szanowni Państwo, pozwolicie teraz na uroczystości rozpoczniemy krótkim programem artystycznym, który przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym w Żabnie, klasa pierwsza technikum, z wychowawcą panem Robertem Grajdurą. Absolutny debiut. Damy nam szczęśliwszej karty. Matką głupich cię nazwali. Nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali, nadzieją, choć z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją. Prowadź nas, nadzieją. Ciemny czas, nadzieją. Mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary. Gdy fałszywy fanfar dźwięk zgaśnie w dali tak jak żagiel i wypełni głuchy lęk zakamarki duszy nagie. Gdy już tylko walić w mur, z dziką pasją pozostaje. Nie przesadzaj, odłóż sznur, ona istnieć nie przestanie. Matką głupich cię nazwali, nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali, nadzieją, choć z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadzieją. Znajoma od kołyski. Ojczyzna, to my sami, to serca nasze własne.
uprzedzać siebie i innych, że posiadamy nadal te cnoty. Może tylko trochę przyćmione zostały trudnościami dnia codziennego. Uporządkujmy nasze patriotyczne wartości. Przede wszystkim bądźmy Polakami, dumnymi ze swej historii, bądźmy Europejczykami. Dziś zaczniemy lekcję pierwszą naszej wielkiej historii. 3 maja. Cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu, nic nieznaczących uroczystości. Dziś, na początku kolejnego tysiąclecia, żyjąc w zwariowanym tempie, negujemy wszelkie wartości. Odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości. Czcimy 3 maja. Jest wiosna 1791 roku. Stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania. Dniu radości, dniu wesela. Jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela. Wiwat, wiwat 3 maj. Szanowni Państwo, Konstytucja 3 maja została uchwalona 221 lat temu. Ta ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, była efektem pracy i zabiegów Stronnictwa Patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzona była w czasie zaborów. Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym dzień 3 maja był wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tego dnia. W dniu dzisiejszym kontynuujemy tradycję wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. Musimy przecież wiedzieć o tych ważnych dziejach w historii naszego kraju i nie można wstydzić się bycia Polakiem. Przestrogą we wszystkich działaniach nie będą słowa kardynała prymasa Wyszyńskiego. Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale wierność ślubowaliśmy naszej polskiej ojczyźnie. I tej wierności ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej polskiej ziemi dochowamy. Na każdym kroku walczyć będziemy o to, by Polska Polską była, aby w Polsce po polsku się myślało. Władz samorządowych gminy Żabno. Bardzo. Wiązankę kwiatów składają radni powiatowi. Wiązankę kwiaty składają delegacja ochotniczych straży pożarnych. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele policji w Żabnie.
wiązanki kwiatów składa zarząd Towarzystwa Przyjaciół Żarna. Wiązanki kwiatów składa Centrum Kultury w Żarnie na czele z panią dyrektor i pracownikami. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnie. Wiązankę kwiatów składa prezes spółki kanalizacyjnej gminy Żarno. Wiązankę składają przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wiązankę kwiatów składa młodzież zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Żarnie. Wiązankę kwiatów składa publiczne gimnazjum w Żarnie. Pani dyrektor wraz z młodzieżą. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele młodzież szkoły podstawowej w Żarnie. Dziękujemy. Nasze uroczystości powoli.